Witam Państwa w poświątecznym komentarzu walutowym BOSE VIX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy na maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 29 grudnia, godzina 7.30. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech wybranych przeze mnie parach walutowych. Tradycyjnie rozpoczynamy sobie naszą krótką analizę od głównej pary walutowej, czyli od rynku euro-dolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, że euro-dolar zdołał wybronić wsparcie w zakresie 1,08. Tutaj podbicie do okolic oporu 1,10 nie przyniosło momentalnego spadku w dół, w konsekwencji otrzymaliśmy taką nieregularną formację RGR. Tak się nie stało, w związku z tym możemy mówić o pewnego rodzaju flaucie. W trakcie wczorajszej sesji generalnie sesja europejska była bez głównych graczy z Londynu. Także generalnie szeroki układ rynkowy jest taki, że raczej nie spodziewałbym się jakichś dynamicznych ruchów do końca roku. Raczej inwestorzy czekają. Oczywiście ci, co są na rynku, ponieważ duża część inwestorów po prostu wzięła wolne. Inwestorzy czekają już na nowy rok i generalnie nie wydaje mi się, żeby tutaj przed końcem roku doszło do otwierania jakichś nowych, dużych pozycji na rynku walutowym. Raczej trwają takie sobie dyskusje wewnętrzne, są prowadzone na temat perspektyw polityki monetarnej Fed w kolejnych miesiącach i perspektyw podwyżek stóp, czy to w marcu, czy to w kwietniu, czy też być może w późniejszych miesiącach. Drugą z prezentowanych par jest dolar do rosyjskiego rubla. Rubel lokalnie, jak Państwo widzą, był najsłabszy od tutaj tej pamiętnej świecy z końca 2014 roku. Generalnie, jak widać, na rynku obserwujemy kolejny wzrost presji podażowej na rosyjską walutę. Z jednej strony jakby przede wszystkim można powiedzieć, jest to pochodną tego, co się dzieje na rynku ropy, no i niskiej wyceny i słabych perspektyw dla rynku ropy naftowej i rynku energii na świecie. Z drugiej strony ta tania ropa powoduje pogłębienie recesji w Rosji. Wczorajsze dane dotyczące PKB zostały bardzo negatywnie odebrane przez rynek. W konsekwencji widać, że rynek, pomimo tego, że zachowuje dość dobre perspektywy, dość dobre nastroje wokół walut emerging markets, to niestety rubel się nie zalicza do tej grupy. No i tutaj technicznie doszło do wybicia zakresu 71-62. Oczywiście ten rynek był mało płynny, także ten ruch może to być jakiś pullback jeszcze poniżej tego zakresu. Niemniej technicznie jest to jakiś tutaj sygnał na dalsze zwyżki. No i raczej w dłuższej perspektywie stawiałbym, że znajdziemy się gdzieś w okolicach 78-74 rubla. Co w konsekwencji przyniesie nam ponowny wzrost aktywności tamtejszych instytucji centralnych na rynku. Trzecią parą jest euro-złoty. Złoty, na którym generalnie, jak Państwo widzą, niedużo się dzieje. Generalnie okres świąteczny, spokojny, okres 4,24. Wydaje się, że prawdopodobnie gdzieś te okolice, może troszkę wyżej akurat na tej parze, będziemy obserwować właśnie na koniec roku. Nie należy oczywiście spodziewać się tu jakiejś interwencji czy wzrostu aktywności ze strony instytucji centralnych. Historycznie były takie lata, że był rozliczany kurs zamknięcia, licząc wskaźnik dług do PKB. Teraz przyjmuje się kurs średnioroczny, także nie ma presji, żeby na koniec roku złoty był zdecydowanie mocniejszy. No i tutaj wydaje się, że raczej spokojny koniec roku i początek przyszłego roku. Tradycyjnie czynnikiem ryzyka pozostaje generalnie polityka lokalna. Między innymi większe wydatki na program 500+, przy mniejszych wpływach do budżetu z tytułu podatku bankowego. Generalnie zachęcam do śledzenia tego, co się dzieje w tej chwili w polskiej polityce i jakby analizowania, jak może się to przełożyć na rynek walutowy czy na rynki kapitałowe w kolejnych miesiącach, między innymi z uwagi na perspektywy utrzymania deficytu poniżej bariery 3%, co jest generalnie wyznacznikiem wytycznym przez Komisję Europejską dotyczącym procedury nadmiernego deficytu.
Ostatnią parą jest dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego. No i tutaj ciekawy układ. Wygląda na to, że rynek jakby zaczyna zbierać, powiedzmy kolokwialnie mówiąc, do wybicia trendu spadkowego. Teoretycznie ten trend został wybity. Tak jak Państwu pisałem na naszej stronie Bossa FX. Gdyby to był normalny handel, to możemy zakładać, że jest tutaj jakiś sygnał na dalsze wzrosty. Poprzez forsowanie podejście pod 0,68-62, czyli z jednej strony wybicie linii trendu spadkowego, z drugiej strony mamy podejście pod wyraźny opór, tylko że zakładam, że jednak powinno wpierw dojść do wyraźnego wybicia właśnie tego zakresu, że można mówić o jakimś tutaj wyraźnym sygnale ewentualnego podbicia w kierunku 0,7186. Nie, generalnie antypody dość dobrze zachowują się na tle pozostałych walut tutaj surowcowych. Jest to jakaś próba odreagowania na tych parach. Także, a jeżeli już patrzymy na układ techniczny, to wydaje mi się, że tutaj NZD posiada w tej chwili większe prawdopodobieństwo mocniejszego ruchu niż AUD. Dziękuję za uwagę. We'll be right back.